W ogóle nie czuję się w roli nawracającego, broń Boże. Ostatnio jestem do nawracania kogokolwiek, do dawania rad. Ja po prostu czuję się w obowiązku ze względu na to, co w życiu przeżyłem i czego doświadczyłem i jakiej łaski dostąpiłem i ze względu na wielu ludzi uzależnionych, którzy niestety nie żyją dzisiaj i nie mieli tyle szczęścia, co ja, po prostu opowiedzieć swoją historię innym, bo może ktoś się uchroni, może ktoś o swoje życie zawalczy, a życie ludzkie najważniejsze. To tyle. Nie przypisuję sobie, broń Boże, żadnych takich górnolotnych historii, bo jestem zwykłym człowiekiem i mi to szkodzą. takie wielkie słowa i wielkie funkcje. Jest to kolejne spotkanie. Myślę, że rozpoczęliśmy już taki cykl i będzie ten cykl trwał długo. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Koterski. Jego tutaj spotkanie z uczniami klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy Barwice jest realizowane w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W tym roku staram się ograniczać to, bo dużo jeździłem po prawczakach, zakładach karnych, miejskich ośrodkach wychowawczych jeszcze przed książką, ale teraz jak tą książkę napisałem, to poczułem, że to już jest ostatni rok i że no jest, każdy może po książkę sięgnąć, a ja już dojrzałem, że muszę zająć, że spłaciłem w jakiś sensie ten dług i dojrzałem do tego, że trzeba się zająć sobą i swoją rodziną, bo też jestem przede wszystkim pacjentem, a nie terapeutą i mentorem.